Pani Julia udała się do salonu fryzjerskiego, by się ostrzyć. Była umówiona na 17.00 nastrzyżenie męskie przez buksy. Pani patrzy, ale kobiety płacą 90 zł, więc pani Julia odpowiedziała, no ale ja mam męsko w rozumieniu konserwatywnym fryzurę, za płeć mam dopłacić? Zapłaciłam 60 zł. Co sądzicie o takim zachowaniu fryzjerki, czy kobiety powinny płacić za strzyżenie ze względu na płeć, czy jednak za rodzaj i styl fryzuru, jeśli włosy są krótsze, tak jak zazwyczaj u mężczyzn, to wtedy cena tak jak dla mężczyzny, czy jednak nie. W sumie to nawet nie wiedziałem, że ceny przy takiej samej fryzurze mogą być zróżnicowane. Bardziej myślałem, że to właśnie zależy od stylu fryzury. Wiecie, mnie ten problem nie dotyczy, bo już od dobrych kilkunastu lat sam się strzyga. A to co mi się podoba w tym, że się sam strzygę, że robię to zawsze pod prysznicem i od razu biorę prysznic i nie mam nigdzie takich małych włosów, które zawsze zostawały gdzieś po strzyżeniu i wchodziły w ubranie i mnie kuły. I niejednokrotnie tych włosów potem nie mogłem wyprać z tych ubrań, jak się gdzieś wbiły to już tam zostawały i naprawdę nie jedną koszulkę musiałem wyrzucić, bo największy problem był tu zawsze przy szyi, że mnie coś potem drapało, drażdziło i nie mogłem jej nosić. Oczywiście mowa o krótkich włosach, bo zawsze się maszynko ścinały, i wtedy są takie krótkie i ostre, i one no zawsze wchodziły w ubranie.